Fundacja Wolne Miejsce w połowie sierpnia znów wyrusza do Buczy. Kilkunastu wolontariuszy pojedzie w konwoju pomocy humanitarnej na Ukrainę. 14 sierpnia wyruszą w podróż, aby kolejnego dnia organizować zajęcia dla dzieci, które przeżyły okupację. Wyjątkowym uczestnikiem wyprawy będzie Jasiek Mela. Karolina Komada. Rozpoczęły się przygotowania do wyjazdu na półkolonie do Buczy. Fundacja Wolne Miejsce przez kilka dni będzie zajmować się grupą dzieci i młodzieży, organizując zajęcia plastyczne, animacyjne, a także terapeutyczne. Też bierzemy z sobą terapeutów, psychologów. Tu taki gorący apel do osób, które chciałyby nam pomóc, no pomóc tym dzieciaczkom. Być może to będą studenci, którzy dzisiaj są wykształceni w tym kierunku, a mają czas wolny. No i mają na tyle odwagi, aby jechać z nami na Ukrainę, po to, żeby rozmawiać z dzieciaczkami, pomóc im przejść ten trudny okres, w którym przechodzą. Fundacja już kolejny raz postanowiła odwiedzić dzieci w Buczy. Podczas wyjazdu z okazji Dnia Dziecka wolontariusze zmierzyli się z wachlarzem emocji. To są to ogromne emocje, szczególnie, że jechaliśmy do dzieci, które w niebywały sposób zostały pokrzywdzone przez tą okupację wojenną. Więc dla nas jest to ogromnie wzruszające, widząc ich radość, jak się cieszą z tego, że jesteśmy, że organizujemy coś dla nich, że mogą chociaż na chwilę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości wojennej. W wyjeździe weźmie udział polski podróżnik, który zapisał się w historii jako najmłodszy zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Cieszymy się, że jest deklaracja wyjazdu z nami osoby bardzo znanej w Polsce. Jasiek Mela zdecydował się na to, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy też tam niestety tracą swoje kończyny, którzy mają różne rany po wojnie, po tym, że on to przeżywał. On to jako 13-latek miał swój wypadek, ale dzisiaj wyszedł z tego w taki sposób, że innych zachęca do też właśnie takiego optymizmu patrzenia w przyszłość. Wyjazd odbędzie się 14 sierpnia i właśnie do tego czasu trwa zbiórka zabawek i słodyczy. Można dostarczać je w Katowicach, Tychach i Warszawie.